Okej. Okay. XCOM. Wróg w środku, czy tam wróg w enemy within. Dowódca do pokoju dodatek. Sytuacyjnego. Dowódca do pokoju sytuacyjnego. Znakomita okazja, by wrócić do gry. Ja nazywam się tak i tyle. Jak ktoś nie przepisał, to trudno. Potem się będę powtarzać. Porobiłem chyba wszystko w bazie. Oznaczyłem ludzi. Wciąż nie potrafię rozgryźć motywów, jakie kierują obcymi. Badają nas? Dlaczego porywają przypadkowe osoby? Musi być w tym jakiś wzór, którego jeszcze nie odkryliśmy. Sranie, w banie idziemy do centrum kontroli. Nie, w hangarze coś jest. Zobacz, nie, pokój sytuacyjny. Każdy członek rady będzie chciał satelity zwiadowczego. Musimy więc dobrze planować ich rozmieszczenie. No, Niemcy dostają, mają już satelitę, wyślemy jakimś tam biedakom. Może w Wielkiej Brytanii jest panika? Robimy satelitę, wyślemy tym dzikusom. Czyli dzikusy jakoś tam... RPA w ogóle może mieć pieniądze na takich kosmitów. Jedźmy z Kroksem. Kiedy Space Base? Nie wiem. Taki jest dzisiaj luźny. Uwaga, włączam losowanie kuli. Co to w ogóle to? Wow. Moment, moment. Teraz odkryłem, że co to jest? Chyba podświetlenie, żebym widział. Czy grałeś kiedyś w Risk of Rain? Widziałem na tym. Na mapa polityczna. Aha. Widziałem na Steamulcu. Dobra, tą mapa pokazuje mi, tylko jak się czymś nie da obracać. Bo się obraca wsadem, jak wszystkim. Politycznej pierdoły. I panikę pokazuje. Dobrze. Czemu nie było Emila? Nie dałem rady, niestety. I też żałuję, że mnie nie było. Kochanie zakończone. Jak? Kochanie? Wykryto kontakt. Ej, kontakt z UFO nad Niemcami. Wypuszczam myśliwca, ale będzie słodko. No to kruczek jeden leci. Ale zestrzelimy sobie UFO-la. Gdzieś w Bawarii się rozbije, będzie fajnie. Poszedł. Czy to brzmi na tubie? Tak. Patrzcie, jak ściga. Widzimy bandytę. Jest bandyta. No zestrzel! Zestrzelił! Załoga obca porusza się po miejscu katastrofy, ma ciężkie uszkodzenie. To naprawić. Spoko, spoko, spoko. Ej, jaki wypas. Centrala, tu Voodoo 3-7. Potwierdzam zestrzelenie wroga 001. Powtarzam, UFO zestrzelone. Jak mnie słychać odbiór? Głośno i wyraźnie, Voodoo 3-7. Dobra robota, bez odbioru. Dobra, słuchajcie ludziska. Przekierować ludziska. Satelitę rozpoznawczego Bravo i chcę obraz z miejsca katastrofy. Właśnie znalazł się w zasięgu, sir. Na ekranie. Ej, ale atmosfera jak w pitstopie. Ja wiem, jak wyciągnąć kasę. Wciąż w jednym kawałku. Dowódco, radzę natychmiast wysłać na miejsce zespół uderzeniowy. Muszę im na plecach dać reklamy, jakieś Marlboro i tak dalej, żeby po prostu więcej kasy było. I retransmisję z tego robić. Okej. Okay. Rozbili się w Niemczech. Gdzieś w centralnym, już do wody wpadli. Wyślemy Skyrangera i zobaczymy. Jest jakiś Martin, jest Ewansowska, Rosiński. Muszę jakoś w ogóle edytuję jednostkę, muszę z nim zapoznać zaraz. Pieron. Dostosujemy cię jakoś. Taki misiek jest. Taki pultasek. Affirmativ. Respetica. Pozycjone confermata. Da, komandier. Si, komandante. Salve cap. Bien, komodo. Niech już gada po tym angielsku. Kolor pancerza mu dam, jakiś taki fajny męski, żeby się ten dało go rozpoznawać. Jest czarny? On był taki czarnym tym, czarnym wojownikiem, czarnym rangerem. O, taki fajny. Jeszcze zobaczę, tak trochę się... Bo biały rycerz. Nie ma śląskiego, bym dał mu od razu śląski język, śląską gotkę, ale się nie da. Jaki jest jakiś gustowny, to jest taki ładny kolor, taki łososiowy, nie? Myślę, że to jest spoko. Tutaj można go ośmieszyć, nie można. Jakoś włosy.
Takie miał chyba, żeby jednak zostawił mu to jak miał, bo miał ładne włosy, a może coś pogrzebają w tej fryzurze. Chyba takie, no dobra. Zarost. O, PKS-y mu zrobimy i będzie teraz kozak. Moim zdaniem fajnie. I on jest kim? Grenadierem. Dobra. No i dwóch żółtodziobów, zobaczymy, jest Jurand. Jakby Jurand przeżył, byłoby spoko. I Martin. Jedną blondynkę już mamy, tą się dziewczyny gryzły, ale zobaczmy. Okej, granaty są. Czy mamy apteczki? Zamawiałem apteczki, oczywiście są, dobra. No to rozpoczynamy misję. Czy nie pasuje ten ustrzał tej zieleni? Ja się nie znam, no. Trzeba będzie Outfit of the Day zrobić. Przepraszam. Ląduje. Jak się tekstury wgrywają w tej wersji. Dobra, nawiązano kontakt. Musimy nam w ogóle ciężarówkę podjechać. Nie ma co marnować paliwa. Nasz kolejny cel znajduje się w Niemczech. Zdaje się, że obcy rozbili się na rzadko zaludnionym terenie. Mam nadzieję, że jeśli w pobliżu są jacyś cywile, będą trzymać się z daleka. Tam Polacy mogą pracować, trzeba będzie uważać. Okej, zlokalizuj rozbite UFO, odszukaj ocalałych członków załogi. Zabezpieczył kanistry z mędlem i postaraj się uniknąć kolejnych szkoleń statku. No spoko, jasne, wypas. Wtyczki dawaj żołnierzom wsparcie. No widzisz, widzisz. Jak będę miał, to dam. Na razie jest taka bieda. No dałem najlepszej żołnierzyce, jaką miałem. Tu wielkie niebo. Jesteśmy na północy od miejsca katastrofy. Uderzeniowy jeden, gotowy do ataku. Słyszę was głośno i wyraźnie, wielkie niebo. Będziemy monitorować te odczyty. Uderzeniowy jeden ma zgodę na zaatakowanie statku obcych. No i gdzie te goście mogły teraz przyjść, te kosmity? Okej, zasada pierwsza, trzymamy się razem. O Boże, już jest. Pięć kolejek stąd jest jadostwo. Żółtodziób, idziesz tędy. Już się za to biorę. Bier się, bier. Powiem więcej, bier się szybko. Jurand tuż, zaraz z koleżanką. To czy nie jest Francuz? Matko Boska. Trzeba go będzie utagować. Znaturalizować. Ty tu kampisz. Warta. I Rosiński... No tu się gdzieś ukrył kulturalnie. Tak, biała flaga. Okej, puśćmy te żółtodzieby przodem. Bo to trochę tak mniej szkoda, jak to padnie. Saul! Okej. Słuchaj, koleżko. Zbunkruj się tu ładnie. Te gumisie gdzieś tam pobiegły. Jak wyskoczą, to ich zmasakrujemy. Martynek, słuchaj. Tu też tuż sobie ładnie skampisz. Morda wyskoczy, to też masakrujesz. I mój najlepszy żołnierz, najzdolniejsza kobieta na świecie. Też kampi. Okej, słyszymy, że coś tam się porusza. Tymczasem dobre wieści. Durant będzie mógł prawdopodobnie przejąć super ładunek. Jezu, drugie od razu się włączyło. Jak to drażni? No słuchaj, Stefek. No kampisz tutaj. Oni w końcu wyjdą z tego. I Martin podbiega tutaj, żeby tam osłaniać kolegę Francuza. Camping. Ej, jakim cudem koleś miał przecież tego całego... Czego ty nie widziałeś tego kosmity? Dałem mu kampienie. Ktoś wytłumaczy, dlaczego on tak zrobił? Teraz mi krew zaleje.
Ej, zmasakrujesz teraz tego kosmita oczywiście, nie? Bo to... Jeszcze raz, Boże Święty, dałem mu ten, zaraz się załamie. Słuchaj, podbiegasz tam, ten dupek włączył, oczywiście, ten nie miał ogóle. Dlaczego takie rzeczy się dzieją? Cel 100%, tu nie ma szans na cokolwiek. Zwariuje z tymi pajacami, naprawdę, to jest armia idiotów. Martin, weź kobieto. Weź tu podbiegnij. Musimy się tam znaleźć za kilka kolejek niestety, żeby nie było dramatu. Tak jest, przechodzę na pozycję. Odzyskujemy meldy, to sprzedałem potem jakimś biednym dzieciom i tyle. Ten dalej tak stoi. Czemu ty jest taki głupi, Rosiński? Ja nie mam słów po prostu. Koleś jest taki głupi, głupi. Idź, zobacz, wychyl się tutaj chociaż. I proszę, kamp. Jest takie smutne. Kaśka, zobacz, co tam się dzieje. Widzę, chyba mamy złe odczyty. Gdyby się zgadzały, to mielibyśmy do czynienia z istotą składającą się niemal z samej energii. Aha, istota Duracell. Próbują mnie odstrzelić! Wracaj tu, bo się zaraz będą jakieś jajca, naprawdę. Tu masz full osłonkę. Co ty tam widzisz niby? A. Super partia. Myślę, gdzie go ukryć. Ukryć tym traktorem lepiej. I on był gdzieś... Czekaj, gdzie on był? Najgorsze, że zapominają, gdzie była ta, gdzie te pajace były. Podejdź tu, proszę cię, kobieto. O Boże, nie, nie mówcie, że on mi go tutaj przestrzeli. Dzięki Jezusowi Nazareńskiemu. Podbiegasz, zabijasz i masakrujesz dwóch kosmitów. 90% szans. Pożałowali mi amunicji. Ulecz się, on nie trafił w nią. To jest, kurde, Jessica jest kosmitką, naprawdę. Jest tak dobrze wychowana dziewczyna, że brak słów normalnie. Okej, podchodzimy powoli pod tamtem, bo zostało jedno zwierzę. Okej, czemu ty go nie widzisz oczywiście jak zawsze? Czemu jesteś zawsze ślepa? Czemu jesteś taką... Zaraz będę na miejscu. Jak to zabić? Jurand, myśl. Mamy trzy kolejki. Weź zobacz, czy w tej stodole nie ma jeszcze jakichś tych kosmolów. Ale chyba nie, są dobra niemiecka słynna stodoła. Są takie ryzykanckie akcje. I trzeba będzie go zejść i zmasakrować. Jak podbiegniesz tu... Lepiej nie podbiegać. Teraz tak, gdzie ukryć tego lachona? Żeby był bezpieczny i zdrowy. Żeby się nadał w następnej akcji. Ukryję go za traktor. Ruszam do celu. I gdzie będzie strzelał? No jak? Przez dom, przez budynek, przez cegły. Krew mnie zaleje z tymi ludźmi. Rosiński, błagam, zabij. 17, to nie ma bata. Jurand 15. Jakby dupnąć w niego granatą. Powinno zaboleć przynajmniej. Dobra.
boli. I... Kurde. Jakby kazać jej podejść i przekozaczyć z tym super uzbrojeniem, to byłoby dobre. Tylko pytanie, czy to jest szansa, że to jest ostatni gimbal kosmita? Jakbyś się ustawił tu... Moving to position. I teraz trafił. Chociaż raz. Jest. Jest. No longer a threat. Co oznacza, że to nie są wszyscy niestety. Mamy dwie kolejki, żeby coś zrobić. Smaruj mi tam sprintem. Koleżanko. Ruszam. Bo w następnej kolejce musisz się tutaj zbunkrować ładnie. A, modlimy się. Zobaczysz kogoś, to może zrobić. Ewansowska tymczasem. Sprawdź to tylnie przejście, czy tam tych jakichś jełopów kosmicznych nie ma. I czekaj. Nikt jeszcze nie zginął. Nie no, gramy na razie bezbłędnie. Okej. Okay. Podbiegasz. Klikasz i spadasz. Albo nawet nie klikasz. Mam to. Kampisz. Okej, okay, Juroś. Podejdź tu i też zobacz, tam się coś nie czai. Kampisz. Okej, okay, jest coraz bardziej pro. I zobacz, tam z tyłu nie siedzą te smrody. Kampisz. Rosiński. Podbiegasz? Tylko ty jesteś ranny jak frajer. To ty tylko kampisz. Nie ma się co gdzie spieszyć. Luz. Ludzie prawią tej twojej warcie. Tam mówią. Co tam ludzie prawią? Warta działa na ten sposób, że jak się wychyli, to będzie napiedzielać, a nie jak będzie za osłoną. Muszę to zrozumieć. Zaraz. Nasi coś tam wyczuli chyba. Co ty wyczułaś tam? Rosiński podbiegnie kulturalnie. Bo coś tu się dzieje. Pozwalam do niestety dopiero przeciwnika, który poruszy się w twoim polu widzenia. No, tylko pole widzenia, ciekawe jak to się tu ustala. Zobacz tutaj, co jest w środku. A tu raczej nie stykali tutaj strasznie. Wyszli z tej niemieckiej wsi się poukrywać. Tyle. Jak się będzie ruszać, a nie kampić. No tak, tylko tam podbiegł. No i nie wiem, ty kampi jeszcze tutaj, bo coś mi... Przeładuj w ogóle. Jezu, są tutaj dupy. No i ładnie. Zadziałało. Problem w tym, że... No... Okej, moja droga. Mamy dwóch kosmitów. Jesteś dobrze chronioną kobietą. Kosmici się dobrze chronionymi kosmitami. Ale jednego można by jakoś zmasakrować, myślę spokojnie. Słuchaj, Mysiu Pysiu, a jakbyś tak posłał rakietę? Kolejne zwycięstwo. Nie ma litości. Ostatnio się litowałem, to były jaja. Właśnie psy powinny być. Tyle. Ostatnio tam jakoś się cackałem, trudno. Będzie mniej kawałków, ale tak nie ma czasu, żeby to zbadać. Medal dla niego. Mam nadzieję, że jakby będzie okazja. Z chęcią go tu obdaruję. Rośnie nam dwóch w każdym razie.
zaawansowanych żołnierzy. Tylko Pieron jest ranny i 6 dni będzie musiał paluszek sobie ten leczyć. No i co? Dodatkowe nagrody. Jest, order Korwina nowy jest. Spoko, bardzo się cieszę. 4 zwłoki, 5 elerium i są ich stopy. Ciekawe, czy buciki też zostawiły, a to nie wszystko. Meldy się znalazły, komputer pokładowy, to się sprzeda, trochę uszkodzony i źródło zasilania super. Tymczasem tak, satelita za 14 dni, za dzień będzie ten radar, spotkanie z wywiadówka jest 24. No to czas coś wydłubać. Jakąś instalację by walnąć. Czy najlepszy byłby satelita, byłby hajs. Na razie nie ma co się tak porywać. Odwiedźmy koszmary. Zobaczmy się z żołnierzami. Pieron jest ranny. Michał jest też troszeczkę. No słuchaj, słuchaj, słuchaj. Zdolny. To brzydki ten kolor, nie? W nagrodę pójdziemy do wizażystki. Zarost jest PKS, spoko kolor pancerza. A może taki, niebieski. O. Niebieski Ranger. Kto tutaj w ogóle działał z tych moich? Była Kaśka. Martin. No, pomożemy operację plastyczną najpierw. Rasa taka jakaś. O, od razu lepiej. A nie, twarz. Rasa była dobra. Twarz, nie, twarz. Czy twarz była zła? Pomożemy jej. To wiadomo, Kasia, Marcin. Włosy, kolor włosów. Nie będziemy jej karać rudym, ale na przykład jakiś taki normalny, nie będziemy... Jakby zrobić kobietę wiedźmin na przykład, siwą, ale to nie ma takiej jej przykro. Takie normalne. Jest ten dyndający... Dostosuj. Jest dyndający kucyk, spoko. I też jakiś kobiecy kolor pancerza, żeby tutaj nie było obciachu. Tu jest taki fajny koperkowy, o, róż. Że się ucieszy. Jak coś, to jej zmienię. Jest aktywna, super partia. Tylko żadnych nie zabiła, no niestety nie ma nagrody. Fajnie. Sinokoperkowy róż, tak. Zaraz, no więc jest. No to nic, tylko teraz czekać niestety, no bo cóż więcej. Nie Marcin, tylko Marcinki, ale pomyślimy nad tym. Okej, ja strzelę szybki ten, szybki restart, żeby się zgadzały ten i będzie mi to łatwiej na tubę wrzucać. Jak na razie pełna sukcesu misję, przechwyciliśmy niemieckie UFO. Ciemność.